Jak bardzo znajomo brzmią te twarze, które już wykonałaś? Podchwytliwe pytanie, bo nie mogę za dużo powiedzieć, ale powiem wam, że dla mnie bardzo znajomo, tak więc bardzo się cieszę. To jest też troszeczkę w tym momencie, że się tak ładnie wyrażę po polsku, tricky, ponieważ jak już lubisz kogoś, to troszeczkę ciężej jest ci się w niego wcielić i jest większa presja, o tak. Ale ja się bardzo cieszę, podobają mi się te wyzwania, które do tej pory dostałam, nie mogę się doczekać, aż je zobaczycie. Na szczęście to już teraz, więc mam backstage'e pozapisywane, więc będę wam tutaj pokazywać wszystko na bieżąco. Czy już mężczyzna był w swoim wykonaniu grany? A był. Nawet musiałam się niestety pozbyć paznokci z tego powodu. Bardzo rozpaczam. Katarzyna, pozdrawiam cię serdecznie. Wrócę, naprawdę wrócę. No i jak było? Co było najtrudniejsze? Czy właśnie te przeobrażenia takie wizualne? Czy może jakaś wydobycie z siebie głosu, o którym nie miałaś pojęcia, że jesteś w stanie wydobyć? Zasadniczo mam bardzo wysoki głos, więc robienie ze mnie faceta nie jest takie proste. Na szczęście są trenerzy, którzy bardzo w tym pomagają i ruchowo, i wokalnie. Agnieszka i Kryś są naprawdę niezastąpieni. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że to, że oni potrafią to zrobić, to jest jedno, a że potrafią nam to przekazać, to jest kompletnie inna sprawa, więc ja się jaram bardzo mocno. A jest jeszcze ktoś, jakaś gwiazda światowa czy polska, o której marzysz, o której myślałaś, że fajnie by było się wcielić? Mi się wydawało na początku, jak przyszłam, że wiem, kogo bym chciała zrobić, ale po tych pierwszych kilku odcinkach okazuje się, że wyzwania są super, bo mi się czasem, ja nie mam pojęcia, że coś mogę zrobić, a oni mi to pokazują. Więc ja bardzo się cieszę, że mogę dostać coś, o czym bym nie pomyślała, o tak. Myślałaś o Michale Szpaku? Ja obawiam się, że z legendami się ciężko mierzyć, szczególnie po ostatnich koncertach na atmosferach, jak słyszałam, co on robił. Jednak kto jak nie ty, doskonale się znacie. To tym gorzej właśnie, bo jak się okaże, że nie wyjdzie, to już koniec, to będzie w ogóle krzyż na drogę, nie?